Hej, cześć, siemanko, z tej strony Serbo, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Evil West. Nie wiem, który to już odcineczek, 12, 13, kurczę, tak wszystko czas pędzić. Dzisiaj troszeczkę nagrałem, ale cały czas ciekawi mnie to miejsce tutaj. I zabieram was w tą podróż, zostawcie lajka i suba, jeśli podoba wam się gierka i ogólnie to, jak nią gramy, mi się w sumie podoba. Combed through the notes, it all looks pretty standard. All we have to do is direct the current from the central reservoir over there straight into your gauntlet. I'll coordinate the convergence of the electrical beams via an application of a series of levers. Just tell me where to go. I'll trust you with the buttons and levers. Right over there. Kind of abusing my trust right now, Virgil. Hold on, Mr. Jesse. Just a few more seconds. 3, 2. We don't have a few more. Now. Oh yeah. Oh, damn, Virgil. Hey, spodziewałem się czegoś więcej. Tak turbo czegoś więcej. Że faktycznie uderzy, ale wbudowany w rękawicę generator pozwala na wytwarzanie ciosu obszarowego co kilka uderzeń. Niestety, prototypowa budowa rękawicy nie pozwala przewidzieć, kiedy cios w takich wysiłościach zostanie zadany. No spoko. Jej. Energia w tym miejscu będzie się odnawiała. O, spoko. Zostawmy sobie na 2. Nie bardzo dobra, jednak ogarnąłem, jak to wszystko działa. Mogę sobie wyłączać tak naprawdę z walki paru przeciwników naraz. Poczekajcie, bo ja nie wiem, czy ja to w ogóle wykupiłem. Może dlatego to mi nie chce działać. Ciśnij V, położyć się trzęsienia ziemi, by kontynuować... Jakby co jest? Aha, dobra, to musi być taka sekwencja jak zachowana, rozumiem. Nie, to elegancko, dobra. Jak te krytyki jeszcze będą wchodzić, to w ogóle będzie fajnie. Ej no, jedną mi, no. Dobra, fajnie. O, i teraz chyba... Nie, to nie był krytyk, to był... O, przejście po prostu. Dobra, ja go tu skończę, zanim on go tutaj uleczy. Wracaj na ziemię, kochanieńki. Na glebę, kurde. Dzisiaj jeden. O kurwa, mamy 2. Ale mnie coś dojechało teraz mocno. Dawaj go. Pyk. Ale tu jest hałas teraz taki, że to koniec, nie? Teraz to atakuje wszystko jak leci. Wszystkim jak leci. Tak naprawdę, dobra, muszę się troszeczkę zdystansować od tego tematu. Zaczyna się robić zbyt grubo. No, nie wiem czemu on jest w stanie mi zrobić krzywdę szybciej niż ja jemu. Pomimo tego, że spamuje już pewien klawisz, tak naprawdę. Proszę trochę życia. Dobra. Bum, 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 bum. Teraz za dużo gość ma życia, żeby mu jakby przestać. Wow, ziomeczku, spokojnie. Ziomeczku, bardzo spokojnie. Potrzebujemy twojego życia, tylko od razu odpalam strykacz. Uff,
A, coś mi pada do góry. Fuj. Nie wiem skąd ja to wygrzebałem. Ale to było straszne uczucie. Dobra, trochę mamy tu piesków. No, udało mi się? Nie kliknąłem. Dobra, sorry. Łapty. Ja się pieskami zajmę teoretycznie. Dobra, on tam dostał dziurę. Klik. Niedługo. Tego będzie. A to i ty dostaniesz tym. Nie zdążyłem kliknąć, Chuj. Udało się. No i sprawdzamy, co tu się ciekawego blokowało. Cios podbródkowy i przyłożenie może wysłać w powietrze kilka przeciwników naraz. To by było akurat spoko. Ale poszedłem coś innego. Użycie szans może... Dobra, ostatni efekt jakby cały czas. Dobra, powiedziałem A, trzeba powiedzieć B i koniec. Idziemy dalej. Jak tam? O, Kaliku. We make a marvelous team, you and me, Mr. Jesse. With my brains and your... That didn't come out right. Rent here. So glad to see you back. All cried out from Daddy's funeral. Made peace with the fact that you never told him how much you loved him. Oh, wait. You didn't do any of that. Because William isn't dead. Instead, you and your band of grade-A chuckle fucks let the leader of America's goddamn vampire hunting agency turn into a goddamn vampire! Mr. Secretary, sir, if it weren't for Director Rentier, we never would have found Felicity and... Isn't that just fuckity great? Then I can assume you've got her severed head hidden behind your wiry dead ferret of a frame! Secretary Harrow! Dr. Blackwell, I can't believe I'm saying this, but as of right now, you are the fucking director of the soon-to-be-renamed Rentier Institute, with all the perks and privileges entitled therein. But for now, I want you to lock these sons of bitches up for high treason. And after that, you're gonna squeeze every bit of vital information out of the tick that's currently inhabiting the carcass of William Rentier. And once you're done, apply your own damn protocols and put a bullet in its head like you should have done days ago! Are you having some sort of female moment? I fucking want this fucking done right fucking now! Would you allow me to present a counterproposal? You leave Calico right now and never come back, you lying, sweaty, lecherous, potty-mouthed, flatulent, ugly mustache creep! You ungrateful swine! You sure you want to dance that dance? President Cleveland will know all about this right here. We're having dinner after a sweet-ass musical premiere none of you were invited to because you don't matter! Jesus, I thought I'd shit myself. Amelia, that was... potty mouth? I'm about 90% adrenaline right now, Jesse, so maybe you save your critiques for when my legs stop shaking. Right now, you should go see your father. Okej, okay. Całkiem to ciekawe.
No dobra, musimy pobiec z powrotem do środka. Powrotem do naszej kryjówki. Mamy dość dolców. Mamy dość dolców, żeby ulepszyć to. Halo, ulepszone. Nie ma hamowania. Z życiem sobie jakoś poradzimy. Jesteśmy cały czas w stanie sobie robinkę odblokować. Tego żyćka możemy idę zobaczyć naszą kolekcję. Zajebiście, tu rewolwer, tu pompka. Strzelba, czyli double duwa. Strzelba, rewolwer, rękawica, krzyż. Na górze jest miotacz. Jakby takie dwie wersje są tego. Fajna ścianka. Lubię, jak widać nasze postępy. Tak. As you can see, the region compound appears to have some unexpected positive side effects. You know, I'm not the most attentive son, but I could have sworn your leg. I feel 20 years younger, Jesse. Get the panzer wagon ready. You and I are gonna find felicity, just like the old days. Let's just wait and see how this thing with Harrow's gonna land. Harrow, pah! That two-bit tyrant could command his way out of an Oklahoma outhouse. Yeah. We sure he's all right? Well, from a purely virological standpoint, he should have turned days ago. If we're seeing nothing by now, I guess compound works. I can hear you, you know. Oh, better than ever. Goodness, you sound like Gravener with all your silly worrying. Where the hell is Edgar? Kurwa, to śmierdzi. Edgar went on something of a revenge ride. He tracked down Chester Morgan, thinking that chatterbox might have some insight on Felicity's whereabouts. I knew that rat son of a bitch was too slippery to croak it. According to our sources, nowadays he dabbles in arms trafficking. Got himself a hideout in the mountains. Edgar snuck into the hills with a box of dynamite. If Gravener wants to get himself killed, let him have at it. This freeze is up for the matter at hand. Like hell it does. No, no, sure. Edgar doesn't mess around. Shit, they're scattered everywhere. No cóż, fajnie, że rękawica dała nam taki no, nieoczekiwany buścik. A, dobra, tylko ci, okej. Okay. O kurwa, nie, to jednak nie tylko ci. Aż ci. Oh shit, trochę ich tu jest. Pierwsze spotkanie z tymi siusiakami będzie chyba problematyczne dla mnie. On to jakoś bardzo nie boli. Tak właśnie powiedziałem, że bardzo nie boli. Tylko trochę. W stanie to trochę poświęcić tak naprawdę, żeby go tylko tutaj dojebać. Jak najbardziej. Ale to chyba się tak szybko nie uda. Pomyśleli. Kurwa, nie widziałem tego pod nogami, ja snygwint. Aż po co ja to wycinam, przecież ja nie potrzebuję nie patrzeć, jak się ciężko bije z tymi siusiakami. Kolegę bijesz, naprawdę? Ten zabity. Kurwa, co tu wybucha przy mordzie, to ja nie wiem. Nie mam kurwa badego pojęcia, to postacie ich pojebane. Muszę tego... tego szczocha muszę tak zabić, żeby dostać z niego itemy.
No, żeby dostać z niego kulkę mocy, która mi pomoże dość mocno. Dobrze, dobra. Udało się. A on czymś rzuca. No tak, to jest ten rodzaj. Loaduj. To bolało. To bolało, to trochę miałem dupę. Chyba zanim polecę po prostu, dokładnie. To jest akurat zajebiste. No, kolega. Okej, okay. No to teraz się postrzelamy. Myślałem, że mi przypierdoli. Faktycznie, ale jednak nie. Ich obrywam normalnie z... Wiecie co, z ciała. To jest ciekawe dopiero. Co tam, chłopaki? To dymka. No i po co się staram, kurwa, jak nie jedno pierdolnięcie mnie zabija z miejsca. Dobra, ale chociaż już wiemy, jak go wyeliminować na szybko. To gówno, no chodź tu. Raz. Dobra. Razu. Dwa kliknięcia muszą być. Pojebane jajko. Ładuj, kurwa, żeż no. No żeż... Dobra, z tymi to już sobie chyba poradzimy. Już się strasznie odnawiają te kurwa... miłe rzeczy, które powinny się odnawiać bardziej, szybciej. O pompie nie mówię, ale na przykład mógłby się odnowić trochę szybciej ten płomień. I wyeliminowało w pewien sposób. Dobra, mamy to. Łeb. Dobra, drugi łeb. Teraz zrobić. Suko. Udało się. Can't believe I gotta get all the way down there. Wydałoby iść coś zjeść jak normalny człowiek. Od rana usiadam do komputera. Kurczę, tylko z herbatką. Proszę. Chodzi troszeczkę, myślałem, że szybko skończę grę. Tu jeszcze trochę tej gry mam. 5 odcinków chyba nagranych. No, długa zabawa. Naprawdę długa zabawa. Gdyby nie te powtórki, to pewnie zajęłoby mi mniej. Ale że uparłem się, że przejdę na trudnym. Postawiłem wyzwanie, no i muszę się dotrzymać. Klasyczna prawa dróżka. Klasyczna. To na chwilę obecną nie bardzo mam możliwość. Jest troszeczkę spokojniej. No, nie bardzo jest na czym narobić sobie tego.
Chyba, że tego tak szybko zamorduje. Wiele szybciej niż powinienem, ale to on jakoś nie bardzo jest wrażliwy, gdy póki ten kurde śmieć jest aktywny. Dobra, no można go tu niby ujebać normalnie. O kurwa, jeszcze to mi daliście? Naprawdę? To jest jakiś żart nieśmieszny na dodatek? Łap to. To im ja im nic nie robię w tym momencie, to jest najgorsze. Głównie w tym momencie i tak jestem na jebnięcie, ja wiem o tym, ale... Kurwa, te jebane pszczółki pierdolone. Siamać tam. Muszę go zbić jakoś w magiczny sposób. Bo ten gość mi nie da podejść do siebie. No kurwa, co to? Autonamierzanie jakieś do chuja? On ma, a ja nie mam, kurwa? Zaraz pierdolę tę grę, naprawdę, zaraz sobie zrobię przerwę, kurwa, bo mnie chuj strzeli. Ile bym musiał iść? 2 minuty, ale to 2 minuty od zapisu. Ostatniego, ale może, może. No robię tutaj tak naprawdę. Są tu w jakimś stopniu kurwa nieśmiertelne. Tak naprawdę. Prąto wyeliminować tamtą kurwę wielką. A dobra. Zabite. Teraz ten. Ten jest wrażliwy na... O, właśnie. Na pompę trochę. I zauważyłem, że... dość fajnie eliminuje się ich pomocą tego. Bo to ich troszeczkę dobrze smaży nawet. Może nie dałem szansy. Nazywa miotaczowi ognia, ale może i jest spoko. Cztery minutki, dobra. Jak już sobie z nim poradziłem, wystarczyło zabić tylko tego latającego gówniaka, który dawał mi śmiertelność. I to wyłączało tak naprawdę z walki już resztę. Było tylko tych dwóch twardych, można powiedzieć. Którzy no, potem już nie byli tacy. To nazwijmy. Wiecie, w którą stronę mam biec? Przekroczę rzekę. Tu pewnie będzie jakaś możliwość. Boku. Tego. No, kurwa, raczej, że tak, geniuszu. Miałem teraz zwiedzać całą rzekę, tak? Czy o co chodzi?
Wolałbym ją przekraczać w tym miejscu. A. Jaskinie tutaj jeszcze. No dobra. Wystarczy trzymać, żeby od razu wybuchła. Przydaje się w jakimś stopniu. To ulepszenie, nie powiem, że nie. Bardziej myślę już pod obszarówkę. Ja myślę bardziej właśnie pod obszarówkę. To jest spoko opcją. Rozumiecie mnie źle? Jest to okej, okay, tak? Tylko... Nie mam jak przeskoczyć. Raczej powrót. Znaczy uzbieramy jeszcze na jedno. Uzbieramy jeszcze na, chociaż na jedno ulepszenie. Mogłem pójść w pompę, żeby móc troszeczkę lepsze krytyki robić. To pompa jest spoko akurat. Pompa jest spoko, nie strzelba, tylko pompa jako obrzyn. Naprawdę fajne. O, co tym razem? Ulepszenie do kuszy. Pełt elektryczny. Elektryczne bełty, które trafią przeciwników, tworzą sobą zadające obrażenia powiązania. To też by było spoko, ile taka zabawka kosztowała? Chyba 8 tysięcy jakoś? 10? 9400. Dobra, no to możemy próbować no, zrobić te bełty. Naprawdę gra zaskakuje mnie swoją długością. To jest dłużej niż jakieś AA niektóre. Gazolina. Póki znalazłem, to biorę. W kuszę nie szedłem, bo nie wiem, czy jest opłacalna. Nigdzie nawet nie czytałem, czy jest opłacalna. W sumie mogłem się odrobinę to uczyć, ale uczymy się na własnym doświadczeniu. Przeskoczyć kaskę. Może niewiele, za to trochę. O Boże, chyba po tym odcineczku już sobie dam spokój na dzisiaj. No to kurwa nie. A dobra, to jest ten, któremu można wyjebać kopa normalnie. Dobra, kumam, chociaż tyle. Spokój. A kurwa, tu coś jeszcze jest. A halo! Kurwa. Nie wiesz. Wiesz. Aha, ta. Chyba wyłączyłem właśnie tego kolegę, który do nas strzelał. To będzie taki chytry ziomeczku. No, o kurwa, ale eliminacja. Cudowna. Bardzo ładna. Pierdalamy. Trochę do tyłu. Ten nas tutaj kolega nie wziął na celownik za bardzo. Jeszcze raz, pokaż ten swój. Umrzyj tam, proszę. Tak, zaraz po ciebie pójdę. Więc się zobaczymy. Ale jeszcze chwilkę masz. Jeszcze chwilkę na przeżycie. Co to jest? A, życie.
Gdzie ty byłeś? Tutaj byłeś. No, pakaż szkierwę. Już nie chcesz. Gatling Gun chyba dołącza do naszej zabawki. A jak? Widziałem, pod elektryczność był zrobiony. Gatling Rentierów. Najcięższa i najbardziej śmiercionośna broń w arsenale Instytutu Rentiera. Potrzebuje chwili, by osiągnąć optymalną prędkość obrotu lów, jednak raz rozkręcona maszyna śmierci ciężko zatrzymać. Wnosi czwórkę oraz to, aby strzelić. Kurwa, to. Mamy wszystko. Mamy wszystko. Hey boyo, guess who's got his hands on the biggest stash of guns and ammo since the Civil War? Yes, me. I wonder why I didn't jump into the most American business there is earlier. Especially when the clouds of an all-out war started gathering over our heads. Someone will profit from it, no doubt. Why shouldn't that someone be me? Yours truly, Chester, the weaponry Caesar. Czy nie mogę trochę doczekać, aż użyjemy tego Gatlingana. Ciekawa zabawa. Chociaż czekajcie, przecież teraz możemy użyć LOL. Jak nie walczymy, to mamy unlimited. Pokaż to. Ulał mnie normalnie. A czy jak przytrzymam, to od razu działa? Tak. Ale ma ten, ale ma rozrzut kosmiczny. Zobaczcie. Nie, tak wygląda chyba tylko, ale normalnie ma ten. Dobra, spoko. Tak tylko wyglądało jakby. Miało to jakiś taki rozrzut cholernie niewielki. Tam nie przejdę. Tu nie przejdę. Szybki powrót. Tam zabiliśmy tego typa, więc idziemy. Prywiet, motherfucker. Jeszcze dużo by trzeba było to ulepszyć. Bardzo. Łeb. Ale ogólnie spoko. Dużo jeszcze trzeba ulepszyć, ale ogólnie spoko. Oj, z długo się będzie odgadywał. Bardzo długo odgadywał. Gatling Gun. Na pewno też będzie elektryczny. Kurwa, to ile tu tych leveli będzie, że jeszcze mogę taki gnaty ulepszać? Co jest grane? Nie wiem. Ile ta gra będzie trwała? Może ja jestem w połowie dopiero? To by było... One carriage is still intact. Let's see where it went. To by było dziwne i złe. No doubt. Bo ja tutaj mam ambicje, żeby dzisiaj skończyć tą grę. Ale widzę, że chyba mi się szybciej życie skończy. Ja skończę tą grę. Tak i co tam? Posmażymy się odrobinę. Barbecue time! No odpalaj ten miotacz. O Jezu, to jest tak trochę nieintuicyjne, ale... Jak on do mnie bije? Umrzeć? Oj, koledzy. O, kolega duży, dobra. Dobrze, się strzał zorientowałem. A raczej dwa kolegi. Dobra, przyjaciele, pobawimy się. Kurwa, nie zadziałało. Wiecie, bo coś mądrego chciałbym tutaj uczynić, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Dobra, wyszło. No, może nie do końca wyszło, ale wyszło w jakimś stopniu. No dawaj, dawaj, kurwa, nie, to nie ma sensu. Używanie tych rzeczy nieraz. No dobra, ale te granaty robią robotę. Akurat, te granaty akurat robią robotę. Też tak blisko koło mnie być, no to proszę bardzo, no.
Tam. Ale naprawdę ta, to ich obiera aż z mięsa. Ja sobie przeładuję, no spokojnie. Ale obrzym dość szybko się regeneruje. To jest bardzo fajną opcją. Bo dość często mogę podbiegać i robić tak. On umarł po... A, no tak. Pokon. Poziom 15. Ulepszenie. Wokół Gatlinga tworzy się energetyczna zasłona. Zająca, że tylko pusty giwer jest ściśnięty. Ale tutaj są skille. Ale to są skille. Ciekawe skille, dobra. Ja nie wiem, co na co mam teraz wydać. A no nie wiem. No naprawdę nie wiem w tym momencie. Strzał w dyszkę. Tego nie używam nawet trochę. Grupowy. Dobra, no to może pójdźmy w falę uderzeniową. Jak już to odpalam, no to jestem groźny. Dobra. To odpalę, to już będę groźny bardzo. Tego się trzymajmy. Z tej strony nie przejdę tutaj. A pójdę w prawo. Tam faktycznie dupnęło. Dobra, spodziewałem się, że będzie tutaj coś jeszcze. Jak widać, niekoniecznie. O Jezu, co teraz? Dużo energii, dużo akcji mam. What a waste of perfectly good explosives. Next time you go and die like that, you better stay dead. Noted. Damn you, Jess. Your horseplay's gonna get me killed one day. Since you hauled your ass all the way down here, how about you make yourself useful? Okay. No, w sumie. Troszku się nie dziwię. Mirage. Subtle, Chester boy. No one could spot that. Pełna. Tutaj będą lepsze dolany. 550. Tak. Pojechałem za grubo. No i tak coraz bliżej. Dam? Ja nie dam. Samos się pęknie, czy nie? I'm getting hungry. Can you hurry the hell up? Długo to jeszcze potrwa? No, wojna. Wait. Przybiegłem. Bez hamowania tak naprawdę. To chyba ze złej strony. No to wychodzi, dobra. Tutaj myknąłem za bardzo. Ta nutka dziwna w tle. Pierwszy wyłom.
ambitne. To chyba ma nam pokazać, że jest to potężny czar. Ale nie wiem. Nie, żebym się znał. To jedna. A druga będzie ze strony drugiej, tak? Pytanie, czy teraz będę mógł tam na spokojnie sobie wejść? Czy znowu będzie jakiś wielki problem? Podejść. Myślę, że tutaj coś jest... Coś źle robię chyba. Wydaje mi się, że coś bardzo źle robię. No. Bardzo wiem, co takiego... Ale jak się dowiem, to wam powiem. Dobra, rozgryzłem. Wystarczy w tym miejscu rzucić wybuchowe coś i nagle się otworzyło. Nagle dostało prąd. Teraz zniszczymy majak i czas na przerwę. Kościół ukrył cały las. Ryciarz. I teraz robimy jeden bardzo dobry test. Nie, 6 minut. Chciałbym sobie... O nie, dobra. Dziękuję wam pięknie za uwagę, trzymajcie się cieplutko, ja lecę wreszcie coś gdzieś, poumieram z głodu, za długo już siedzę przy tych odcineczkach. I cóż, życzę wam miłego wieczoru, ewentualnie dnia, zależy kiedy to oglądacie. Serbu pozdrawia, buziaczki, cześć.